To jest bez wątpienia najbardziej zaawansowany kombajn sprzątający, bo już trudno nazwać go robotem sprzątającym, który u mnie był na warsztacie. Czyli odkurza, mopuje, sam sobie detergent dozuje sam, zdejmuje i zakłada nakładki mopujące, wbudowana kamera, która nam znajdzie zagubiony kabel i skarpetę poduszkę. No po prostu absolutny kosmos. Łącznie z tym, że wykrywa nam jak Mamy ułożoną podłogę tak, żeby ją czyścić w ten sposób, żeby generować jak najmniej uszkodzeń, zarysowań. Zapraszam, kosmos. Tak jak powiedziałem, wielki to jest kombajn, dwie paczki, jedna szara, druga już taka ozdobna, biała. W środku również dobrze, wszystko popakowane w kartoniki. 17 kilo ten sprzęt waży. Miałem problem, żeby go wtarkać na piętro, bo się nie spodziewałem, że odkurzacz robot może tyle ważyć. Ale wszystko bardzo dobrze zapakowane, tak więc nie ma absolutnie żadnego niebezpieczeństwa, że dojdzie nam coś uszkodzonego. Myślę, że trzeba by się było naprawdę postarać, żeby to, co jest w środku, w jakikolwiek sposób uszkodzić.

W opisie filmu jak zwykle znajdziecie link do strony, gdzie macie cały taki opis marketingowy, My oczywiście te wszystkie marketingowe rzeczy zweryfikujemy. Zaawansowany system czyszczący z automatycznym zrzucaniem nakładek mopujących. Oprócz tego, że te nakładki tutaj są zdejmowane i zakładane na odkurzacz bez dotykania. Oprócz tego są one tutaj prane i oprócz tego są suszone nad ciepłego powietrza, tak więc no, można powiedzieć, że totalnie system bez obsługowy jest. Dołożono dużo atencji do tego, żeby ta podłoga faktycznie była wyczyszczona. Całe mnóstwo rodzajów czyszczenia i możliwości konfiguracji, czy to ma być samo odkurzanie, czy odkurzanie z mopowaniem, czy mopy mają być zdejmowane przed wjazd na dywan. Tak więc no. Jestem pod wrażeniem. Tak jak zresztą słyszycie w moim głosie, urządzenie u mnie kilka dni funkcjonuje i jestem pod dużym wrażeniem. Automatycznie dostosowuje się do czyszczonej powierzchni i ilości zabrudzeń na tej powierzchni. Tak więc on ma taki tryb, że zupełnie może sam jeździć i sam sobie wyznacza, kiedy ma mopować, kiedy jest brudno, kiedy jest czysto. Tak więc jest taka inteligencja wpisana. Co ciekawe, te nakładki mopujące, wirujące automatycznie się wysuwają, podnoszą. Czyli możemy je podnosić przed wjazdem na dywan albo zdejmować w stacji bazowej albo przesuwać je do listwy. To też pierwszy raz coś takiego u mnie na warsztacie. Bardzo, bardzo rozszerzony system nawigacji rozpoznawania przedmiotów, czyli jak zgubimy skarpetę, czy przewód do ładowania telefonu jest gdzieś pod kanapą, to łącznie z tym, że dostaniemy zdjęcie tego, gdzie coś jest i, i co odkurzacz znalazł. Jest kamera, jest kamera automatycznie z podświetlaniem, to zresztą widać tutaj doskonale na tym, na tym przykładzie. Będziemy mogli do tej kamery podłączyć się zdalnie, na przykład jeździć po domu i sprawdzać, co się w domu dzieje. Też jest taka możliwość. No naprawdę, bardzo, bardzo rozbudowane urządzenie. Tutaj macie opis taki marketingowy, a ja przechodzę już do tego, żeby to zweryfikować i pokazać wam na żywym organizmie, jak to wszystko funkcjonuje i działa. Jak temat jest zapakowany, już żeście widzieli, co jeszcze w zestawie? Nakładki mopujące, do których są przyklejone same mopy za pośrednictwem rzepa i tak jak powiedziałem, one będą automatycznie zdejmowane, automatycznie prane i suszone w stacji bazowej. Kolejny element to oczywiście przewód zasilający, jest również w zestawie i oczywiście później do dokupienia detergent. Detergent zablokowany, przed włożeniem musimy zdjąć zabezpieczenia i ten detergent również będzie automatycznie się dozował. Mamy szczotkę boczną, którą nałożymy na odkurzacz. No i oczywiście sam odkurzacz, który jest również bardzo mocno na czas transportu zabezpieczony różnego rodzaju foliami, gąbkami. Tak więc te wszystkie elementy, które są oznaczone i łatwo widoczne, będziemy zdejmowali łącznie z tą przesłoną na kamerę, którą również trzeba przed rozpoczęciem zdjąć. Na kamerze mamy napisane, że oczywiście żadne dane nie wyciekną poza urządzenie lokalne. Do kamery mamy dostęp zdalny, mamy również możliwość sterowania ręcznego odkurzaczem. Tak więc, jak widzicie, ja w tym momencie się podłączyłem do tej kamery. Steruję sobie z telefonu odkurzaczem i mogę przemieszczać się po domu. Oprócz tego, że mamy taką dodatkową funkcję, że możemy sobie, nie wiem, podjechać do innego pokoju i zobaczyć, czy coś się tam nie wydarzyło, jest to dość przydatne w formie monitoringu, z tego względu, że zazwyczaj mamy kamery stacjonarne, które się nie przemieszczają. Tutaj mamy kamerę, która się przemieszcza. Ona oczywiście służy do tego, żeby rozpoznawać różnego rodzaju przedmioty, które znajdują się na drodze tego odkurzacza, przeszkody, tak naprawdę, i te przeszkody omijać, ewentualnie informować nas o tym, że takie przeszkody zostały znalezione. Oczywiście przygotowałem taki eksperyment z samotną skarpetą, z przewodem zasilającym i z obuwiem domowym, bo to najczęściej co zostaje gdzieś na podłodze. Również urządzenie ma możliwość rozpoznawania niespodzianek, zostawionej przez przewodniczy kota, żeby jej potem nie rozsmarować po całym domu, ale tego testu akurat nie robiłem. No i oczywiście te elementy, które pozostawiłem, nie zostały wciągnięte, skarpeta przeżyła, przewody przeżyły, obuwie domowe przeżyło. Odkurzacz, robot podjeżdża, weryfikuje, on ma dodatkowe jak widzicie oświetlenie, jeżeli jest słabe oświetlenie w pokoju, to nie musimy absolutnie latać i włączać żadnego dodatkowego światła. On sam sobie podświetli te elementy, które są na podłodze. Tu widzicie, że już pominął ten, tą skarpetę, i pomimo ten przewód nie zjadł tego, teraz jest przy tym obuwiu domowym. No i co najciekawsze, później wchodzicie sobie na aplikację, możecie sobie zrobić podsumowanie ostatniego przebiegu, i na tym ostatnim przebiegu są te elementy pozaznaczane. Urządzenie weryfikuje, że kable to są kablami, skarpetka to jest tkaniną. I obuwie, no to jest obuwiem, czyli rozpoznaje buty Tak więc ta sztuczna inteligencja działa całkiem nieźle I tam jest cała masa tych, tych przedmiotów, które urządzenie może rozpoznać Jak widzicie na tej mapie też było widać, że on te wszystkie przedmioty odpowiednio objechał I to na tej mapie w taki sposób niebieski jest oznaczany Kamera, oświetlenie to już wam mówiłem. Przed rozpoczęciem pracy trzeba zdjąć te wszystkie zabezpieczenia, te wszystkie folie. Tutaj ten też cały przedni zderzak jest zabezpieczony taką, taką pianką, taką gąbką, także też tą gąbkę trzeba zdemontować. Jest takie ostateczne zabezpieczenie właśnie w postaci tego zderzaka fizycznego, czyli oprócz tego, że mamy kamery i czujniki, to również fizyczne przedmioty będzie mogło urządzenie wykryć. Macie tymczasowy pojemnik na kurz, na wodę nie ma takiej potrzeby, bo ta woda jest dozowana do mopów w stacji bazowej. Nie trzeba do, to, do odkurzacza tej wody przelewać. Macie oczywiście zestaw filtrów, tak żeby to, co odkurzacz zbierze, nie wracało później do otoczenia. Pokrywa magnetycznie przysysana. Macie trzy przyciski sterujące na górze. Macie tą nadstawkę, w której znajdują się czujniki. Jak te czujniki funkcjonują doskonale, widać w zdjęciach podczerwieni. Gołym okiem, no zobaczycie tylko tą lampę LED, która się włącza, żeby podświetlić to, co widzi kamera, ale tych. Linii, które z odkurzacza wychodzą, oczywiście gołym okiem nie zobaczycie, jest to światło lasera, które omiata nam całe pomieszczenie i te czujniki dbają o to, żeby po pierwsze wykrywać te wszystkie przeszkody, które mogłyby przeszkadzać robotowi w odkurzaniu, ale również do dokładnego, naprawdę bardzo dokładnego przemierzenia pomieszczeń i zrobienia mapy. Tak więc mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy włączam mu ten tryb taki bezstykowy, żeby jak najmniej miał kontaktu z otaczającym go światem, urządzenie działa doskonale i zupełnie nie wchodzi w kolizję z żadnymi elementami wyposażenia domu. Tak więc jeżeli zależy wam na tym, żeby urządzenie omijało wszystkie przeszkody i w żaden sposób nie wchodziło w kontakt czy z meblami, czy też ze ścianami, czy tak jak u mnie z tymi listwami podługowymi. To tutaj faktycznie jest to zrobione perfekcyjnie i w zasadzie podczas całego przejazdu jak chodziłem za tym odkurzaczem i go obserwowałem no to nie było takiego momentu żeby on się z jakimkolwiek przedmiotem stykał. Nawet tutaj jak jest taki specjalny odbojnik do drzwi on też pełni funkcję testową bo jest niższy od tej nadstawki laserowej bo widzicie że laser chodzi powyżej tego, tego odbojnika to również ten odkurzacz te przeszkody niższe wyczuwa i nie wchodzi z nimi w kolizję. Nawet z tym takim odbojnikiem do drzwi przyklejonym do podłogi, również on w niego nie uderza, tylko go omija. Tak więc bardzo to jest zrobione Dobrze i dokładnie rozpoznaje wszystkie możliwe przeszkody. Tył odkurzacza również zabezpieczony naklejką. Tutaj mamy również kontakty, które będą służyły do ładowania baterii w momencie, kiedy odkurzacz podjedzie do stacji bazowej. Całość wykonana bardzo estetycznie, dobrej jakości materiały. Z boku widzicie tą klapkę, gdzie będzie opróżniany ten zasobnik na kurz. No i front to widzieliście kamerę oraz również jest ten fizyczny zderzak, jakby się tak zdarzyło, że ani kamera, ani lasery jakieś Przeszkody nie wykryją, to on jeszcze ostatecznie dojedzie i sobie sam tą przeszkodę wykryje. Na górze trzy przyciski sterujące, sama nadstawka laserowa. I tak jak powiedziałem, bardzo dobrze działający system u mnie. On jeździł po kilku pokojach, no i nie napotkał takiej przeszkody, z którą mógłby się. Zderzyć. Od spodu widzicie te czujniki, które będą odpowiadały za to, żeby odkurzacz nie spadł ze schodów, czyli tutaj też nie jest to dla niego problem. Podjedzie do schodów, wykryje, że tam dalej nie może się poruszać i dalej nie wiedzie. Mamy tutaj miejsce na zainstalowanie szczotki bocznej. Sama instalacja, bardzo prosta po prostu ją nakładamy, dociskamy. I ona już jest zainstalowana. Od spodu instalujemy również nakładki mopujące. W zasadzie robimy to teoretycznie raz albo potem, kiedy zaistnieje potrzeba wymiany, bo one będą automatycznie przez system zdejmowane i zakładane, myte i suszone. Tak więc nie musimy mieć z tym w ogóle kontaktu. I co ciekawe, te nakładki mopujące automatycznie się wysuwają, tak żeby można było gdzieś przy ścianie, czy przy meblach, czy przy listwie, czy podłogowej wyczyścić to. No, tak, aż do samego końca. W momencie, kiedy odkurzacz będzie już mopował taką płaską powierzchnię, gdzie nie ma potrzeby wysuwania tych nakładek mopujących, no to one będą wsunięte i odkurzacz będzie pracował wtedy z wsuniętą taką nakładką mopującą. Do napędu służą dwa niezależnie zawieszone koła, wysokie, czyli będzie pokonywał bez najmniejszych problemów różnego rodzaju wzniesienia. Mamy cały ruchomy element czyszczący, koło podporowe, no i jest. Element główny, czyli ta taka szczotka wykonana z gumy, w prosty sposób będziemy ją demontowali do wyczyszczenia. W zestawie będziemy mieli również narzędzie, które będzie służyło do czyszczenia. Jak widzicie, to jest taka forma tego wałka roboczego, która ma nam zapobiegać wkręcaniu się włosów. No i przede wszystkim ma skutecznie czyścić każdy rodzaj powierzchni, niezależnie czy to jest powierzchnia miękka, czy twarda. Inteligentna stacja dokująca, na tyle widzicie gniazdo na przewód zasilający oraz miejsca, gdzie możemy nadmiar przewodu zwinąć. Zwróćcie również uwagę na przełącznik, który trzeba włączyć, bo to służy do uruchomienia całego zasilania i również ta stacja będzie wtedy odpowiadała za zasilanie i ładowanie samego odkurzacza robota. Jak widzicie, stacja jest dość sporych rozmiarów, też sprawdźcie sobie w parametrach na stronie, która jest w opisie, czy wam wejdzie w otwór, który przewiduje dla tego typu robota. Widzicie uchwyt, żeby wygodnie tą stację roboczą podnieść. Również zabezpieczona jest folią. Jest na złoto wykończona. Wygląda to bardzo, bardzo estetycznie. Jest dość, info, dość istotna informacja, że należy najpierw zwolnić taki zaczep, żeby zdjąć tą pokrywę. W środku widzicie worek na nieczystości, te stałe, które będzie odkurzacz zasysał. Mamy możliwość Wymiany tego worka, bo mamy jeden w zapasie, który też mieści się tutaj w tej stacji bazowej. Również ten worek jest tak skonstruowany, że jak go będziemy wyciągali, to on automatycznie nam się zamknie, tak żeby to, co tam w tym worku zostało zgromadzone z powrotem, nam gdzieś się nie rozsypało. Instalacja, dezinstalacja, bardzo prosta, tylko ważne, żeby zwrócić uwagę na tą blokadę, która jest dokładnie opisana na tej nalepce, żebyście po prostu sobie nie uszkodzili tej pokrywy tak więc najpierw trzeba włożyć palec przełączyć zwolnić tą kłódkę żeby można było tą pokrywę Zdemontować, żeby raz na jakiś czas wymienić ten worek na nieczystości stałe. Wewnątrz odkurzacza widać podstawę, w której będą te wszystkie pielęgnacyjne zabiegi dla nakładek mopujących wykonywane. Będą one tam mogły zostać zdjęte, to już Wam mówiłem wielokrotnie wyprane oraz wysuszone nad muchem ciepłego powietrza. Macie miejsca, gdzie będzie podpinana, podpinana bateria, macie też złączek, gdzie będzie można nawilżyć. Kiedy odkurzacz będzie podłączony do stacji ładującej, czyszczącej, macie rolki, które pozwolą na wprowadzenie łatwe odkurzacza tutaj do tego do tego urządzenia do środka, no i jest odpowiedni podjazd, który też przed rozpoczęciem eksploatacji należy zainstalować, tak żeby odkurzacz w łatwy sposób do tej stacji bazowej mógł dojechać. Na górze stacji macie trzy przyciski sterujące z wyświetlaczem, macie zbiorniki na wodę brudną, czyli ten ciemny zbiornik jest przeznaczony na wodę brudną, one są w ten sposób skonstruowane, że bez problemu je wyjmiecie, nic na pewno nie rozlejecie, są one zamykane. W środkowej części mamy miejsce, gdzie Znajduje się szczotka do czyszczenia ewentualnego tej stacji bazowej. Macie również narzędzie w tej szczotce, które jest przewidziane do tego, żeby ewentualnie włosy, które się wkręcą w ten wałek główny, można było w łatwy sposób zdemontować i, i wyjąć. No i ta, to miejsce, które jest po środku, również służy do zainstalowania detergentu, który jest w zestawie. Ten detergent jest tak skonstruowany, że najpierw zdejmujemy zabezpieczenia, potem go wsuwamy. I tylko w jeden możliwy sposób może nam do tego otworu zostać zainstalowany, wsunięty i pracować. Będziemy otrzymywali odpowiednie komunikaty w momencie, kiedy taki detergent nam się skończy i należy go wymienić. Tak więc w zasadzie, jak widzicie, wszystko jest bezobsługowe, raz na jakiś czas musimy dolać wody czystej i oczywiście po każdym takim odkurzaniu opróżnić zasobnik z wodą brudną. Dla tych, którzy pierwszy raz mają do czynienia z odkurzaczem, mamy instrukcję, instrukcję w języku polskim, tak więc też wszystko tutaj dokładnie jest opisane. Urządzenie jest inteligentne, ale potrzebuje też aplikacji, żebyśmy tą inteligencją mogli sterować. Tak więc instalujemy dla Androida albo dla iOS-a. Potwierdzamy polityki prywatności, bo jest ta kamera, która może budzić pewne wątpliwości. Dodajemy samo urządzenie do systemu zgodnie z tym, co będziemy otrzymywali na, na, na ekranie, tak będziemy postępowali. Generujemy PIN-kod dostępem do kamery, no i oczywiście potwierdzamy znowu to, że do tej kamery będziemy mieli dostęp. Ja przeprowadziłem aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania i potem przechodzimy przez taki pierwszy samouczek, jak należy przygotować mieszkanie do pracy robota. Poczytajcie to dokładnie, żeby sobie już wstępnie to urządzenie skonfigurować, tak, żeby ono mogło już po prostu pracować, a później oczywiście jest możliwość dokonfigurowania wszystkich funkcji w taki sposób, jak będziemy sobie chcieli z nich korzystać, ale jak na wstępie poświęcicie kilka chwil na przeczytanie tych kilku linijek, to już sobie tak to urządzenie ustawicie, przygotujecie, żeby w waszym scenariuszu, w waszym domu, w zależności od tego, jak bardzo chcecie mieć doczyszczone mieszkanie, czy macie zwierzęta, czy nie macie zwierząt, ustawicie to urządzenie, żeby ono już po takim pierwszym rozpakowaniu, uzupełnieniu pojemników z wodą, zainstalowaniu detergentu mogło pracować i pracować wydajnie. Mamy tryb. Codzienny i mamy tryb taki, no, można powiedzieć, generalny. Mamy również Genius Clean, to co mówiłem, że urządzenie będzie samo dbało o naszą czystość, samo ustali, kiedy trzeba mu popaść, kiedy trzeba czyścić na mokro, kiedy czyścić na sucho. Tak więc tu jest bardzo duża dowolność. No i oczywiście pierwsza opcja to jest skanowanie pomieszczenia wstępnego, czyli on z grubsza przejedzie po wszystkich pomieszczeniach i utworzy sobie mapę. Doskonale na tej mapie znajdzie sobie meble, doskonale na mapie umieści sobie, w, tak jak w moim przypadku to było chociażby dywany, czyli on od razu wyczuje, że jest dywan, on będzie na tym dywanie zwiększał moc sącą, czy nie będzie na nim mopował, tak więc pierwszy przejazd, no i potem po każdym przejeździe, który będzie już przejazdem roboczym, czyszczącym, będzie ta mapa jeszcze dodatkowo uaktywniana, uaktualizowywana, plus będą się na niej pojawiały te rzeczy, które robot na przykład znajdzie, czy tam przewody, skarpetki, czy inne rzeczy, które gdzieś tam w domu będziemy mieli porozrzucane, zagubione, gdzieś nam przez przypadek wpadły Załóżko. Robot podczas przejazdów roboczych będzie sam sobie doświetlał te części mieszkania, które są zbyt ciemne, tak więc też się nie musimy tym stresować, że na przykład jak uruchomimy go w nocy, czy w momencie kiedy nas nie ma jest ciemno, to będzie kłopot, bo tego kłopotu nie będzie, bo jak widzicie, sam sobie ustala, kiedy mu jest potrzebne światło i wtedy tego światła używa. W sterowania robota będziemy używali aplikacji, albo przycisków na stacji dokującej, albo na samym robocie. I jak widzicie, w tym przypadku, kiedy było zaplanowane samo odkurzanie, to zostały zrzucone nakładki mopujące i zostały one wtedy w stacji bazowej. W momencie, kiedy wybiorę opcję mopowania, robot wjedzie do stacji bazowej. Te nakładki mopujące zostaną automatycznie zainstalowane na robocie i będzie on nam mopował te miejsca, które wyznaczymy mu do takiego zadania. Ustawiony jest tryb indywidualny i jest ustawione zadanie tylko i wyłącznie odkurzania. Możemy sobie zobaczyć, jak robot będzie sobie pracował w pomieszczeniu. Opcja jest tylko i wyłącznie odkurzania. Widzicie, że nakładki mopujące zostały w stacji bazowej. Tu gdzie trzeba sobie podświetlać, wjechał pod fotel, tam było ciemno, zapalił sobie światło. No i na początku obwodowo całe pomieszczenie, jak widzicie, unika dywanu. On sobie go sam wykrył, zresztą możemy, jakby się okazało, że sam nie wykryje, no to sobie samemu ten dywan wprowadzić. Najpierw od odkurza nam tą powierzchnię płaską, a później przenosi się na dywan, po rogach jeździ i odkurza nam ten dywan. Tak więc tutaj jest no bardzo skutecznie ten cały proces odkurzania zaplanowany i na samym dywanie w sposób automatyczny, bo tak ta, taki tryb ma włączony wzmocnienie na dywanu, zresztą zobaczycie zaraz w ustawieniach, jak to wygląda, on sobie wzmacnia mocz z sącą, no i oczywiście też podświetla, kiedy jest taka potrzeba, żeby, żeby wiedzieć, co się dzieje, potem automatycznie Dokuje, jest oczyszczany, czyli wysysany jest ten brud do worka znajdującego się w stacji bazowej, no i odkurzarz jest gotowy do. Kolejnej czynności czyszczącej. Drugi przejazd to był przejazd, w którym robot sobie automatycznie podłączył nakładki mopujące, oczywiście je wyprał, namoczył przed, przed startem. No i teraz od, odkurzana jest ta część, znaczy odkurzona. Odkurzana i mopowana, bo taki był tryb. Ta część, w której, w której powinna być odkurzana i mopowana. Jak widzicie, na dywan urządzenie nie wjeżdża, nie moczy nam tymi nakładkami mopujący, mopującymi dywanu. No i z tym tutaj absolutnie problemu żadnego nie ma. Możecie też wybrać taką opcję, że odkurzacz będzie w momencie, kiedy wjeżdża na dywan, nie demontował nakładek mopujących, tylko będzie je podnosił, tak to jak, jak to jest w tym, w tym momencie. Odkurzacz sobie jeździ z na zainstalowanymi nakładkami. U mnie jest dość wysoki, dość puchaty ten dywan, no i widać, że te nakładki delikatnie nam o ten dywan e, zahaczają, tak więc jeżeli chcecie tego e, uniknąć, to po prostu trzeba wybrać opcję taką, żeby te nakładki przed wjazdem na dywan były demontowane i zostawiane w stacji do bo taka możliwość oczywiście jest. Zwróćcie również uwagę na to, że w momencie, kiedy sobie powiększę mapę, doskonale widać, jakie są w poszczególnych pomieszczeniach płytki, jak są płytki ułożone. Robot ma taką funkcję, że jeżeli macie delikatną podłogę drewnianą, no u mnie jest kamienna, tak więc nie ma takiego problemu, to możecie włączyć taki tryb, żeby on wzdłuż na przykład tych podłużnych płytek odkurzał, tak, żeby nie powodować jakichś dodatkowych uszkodzeń czy zarysowań podłogi. Tak więc też system sam wyk Jakie płytki w danym pokoju i jak są ułożone? Tam aplikacja czytelna, mamy przyciski do uruchomienia, do powrotu do stacji ładowania, mamy bezpośredni dostęp do kamery, jeżeli chcemy zrobić pogląd, mamy mapę. Tą mapę oczywiście możemy wyedytować: dać wirtualne ściany, strefy zakazane, bez mopowania, dodać dywany, chociaż odkurzacz robi to automatycznie bardzo dobrze. Mamy tryb czyszczenia pomieszczeń, mamy tryb czyszczenia wszystkiego oraz tryb czyszczenia strefowego, mamy przycisk do podglądu i przycisk do edycji mapy. Oraz mamy te tryby, o których mówiłem: genius clean, czyli tutaj odkurzacz sam decyduje, kiedy jest brudno, kiedy trzeba mopować, kiedy trzeba odkurzać, gdzie z większą intensywnością, gdzie z mniejszą intensywnością. On po prostu uczy się naszych pomieszczeń, naszych nawyków, gdzie przebywamy i tak ten tryb czyszczenia będzie wykonywał. Może być czyszczenie rutynowe albo głębokie czyszczenie, wtedy wiadomo, że to głębokie czyszczenie to za każdym razem z pełną mocą będzie funkcjonował. Mamy tryby indywidualne, jak głównie w tym trybie indywidualnym go u, 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 testuję jest tryb samo odkurzanie, samo mopowanie, mopowanie, odkurzanie albo odkurzanie i potem mopowanie po zakończonym odkurzaniu. Oczywiście mamy możliwość ustawienia siły sącej, ona też będzie automatycznie wzmacniana na dywanach. Ustawienia wszystkich możliwych preferencji, jakie tylko nam się w głowie urodzą, czy ma być mokro, czy sucho, czy intensywnie, czy powolnie. Tak więc, jakbym chciał te wszystkie tryby Wam pokazać, to by ten film musiał trwać 4 godziny, ale naprawdę sporo ustawień. Myślę, że nawet najbardziej wybredny użytkownik będzie mógł sobie dostosować pracę tego odkurzacza robota do swoich własnych potrzeb. Jest to najbardziej rozbudowana konfiguracja, jaką kiedykolwiek widziałem, ale oczywiście mamy ten tryb automatyczny, gdzie wszystko będzie się działać. Cało samoczynnie i w ogóle nie musimy w te ustawienia wchodzić, tak więc tym się nie należy jakoś szczególnie przerażać. Jak widzicie do dyspozycji cała opcja, bo łącznie z tym, że możemy dla każdego pomieszczenia robić preferencje, w jaki sposób ma to czyszczenie przebiegać w danym pomieszczeniu. Oczywiście możemy ustawić sobie też w, jakim, w jakiej kolejności poszczególne pomieszczenia mają być czyszczone, jak się ma ten odkurzacz po naszym domu poruszać, może też jeździć po kilku piętrach, oczywiście musimy go przenosić. Mamy opcję stacji dokującej, czyli piesz, czy sucho i pusty, czyli przeprania, wysuszenia albo opróżnienia, że tak powiem wnętrza odkurzacza. To też będzie się samo automatycznie robiło w momencie, kiedy Jakiś tam proces czyszczenia się zakończy, to odkurzacz automatycznie, jeżeli mopował, to będzie miał wyczyszczone i wysuszone nakładki mopujące i opróżniony, że tak powiem, z, z, z zawartość swojego brzuszka. Dostęp do kamery chroniony pinem, to już wam powiedziałem. W prosty sposób możemy powiększać, pomniejszać mapę, możemy sobie sprawdzać te wszystkie niebieskie informacje, że odkurzacz coś znalazł na mapie. No, w tym przypadku jest tu ten odbojnik, który służy do blokowania drzwi. I tutaj znalazł nogę od, od fotela, ale jeżeli znajdzie przewody skarpety, no to jak najbardziej mamy też do tego dostęp. Historia czyszczenia wszystkie przebiegi możemy sobie zobaczyć. Wkliknąć się, zobaczyć, czy coś od odkurzacz znalazł. Mamy zaplanowane czynności, czyli tworzymy sobie harmonogram, gdzie odkurzacz będzie sam się uruchamiał w danym czasie, czy w danym pomieszczeniu. Też cała możliwość konfiguracji, tak jak my będziemy sobie tego życzyli, łącznie z tym, w jakiej kolejności poszczególne pomieszczenia mają być czyszczone i dla każdego. Takiego pomieszczenia możemy odpowiedni tryb, czy to ma być odkurzanie, czy mopowanie, odkurzanie z mopowaniem, ile razy ma przejechać. Całe mnóstwo e, możliwości. Raz, jeszcze raz powtórzę, jest to najbardziej zaawansowany odkurzacz, jaki był u mnie na testach. Nastawy dywanowe, czyli tutaj, tutaj możemy włączyć podnoszenie mopa, zdejmowanie mopa albo unikanie dywanu też, w zależności od tego, jaki mamy dywan. Bo jeżeli mamy dywan niski, no to oczywiście wystarczy, że tego mopa podniesiemy. Jeżeli mamy wysoki, puchaty, no to dobrze tego mopa zdjąć, żeby tym pokrym opem podywaniem. Nie jeździć, wspomaganie dywanowe, czyli też będzie on mocniej te dywany intensywniej zasysał na nich nieczystości, no bo wiadomo, że dużo trudniej wyssać brud z dywanu, niż z podłogi takiej twardej, czy kamiennej, czy drewnianej. Mamy też możliwość włączenia intensywnego czyszczenia dywanu. Mamy czyszczenie wzdłuż kierunku podłogi, to o czym mówiłem. Możemy sobie ustawić tak, żeby odkurzacz nam dodatkowo nie rysował tej podłogi. Mamy tutaj całą edycję mapy, możemy połączyć, podzielić zmienić nazwę oraz wybrać materiał podłogi żeby odkurzacz wiedział czy na tej podłodze ma szczególnie uważać bo jest na przykład drewniana delikatna czy jest kamienna i nie musi jakoś szczególnie na niej uważać automatyczne do 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 dozowanie detergentu te wszystkie rzeczy które widzicie na ekranie jak najbardziej możemy sobie spersonalizować do własnych potrzeb. Znowu powiem, że całe mnóstwo tych wszystkich funkcjonalności i trzeba poświęcić chwilę czasu, żeby się z tym wszystkim zapoznać, tak, żeby sobie dostosować ten tryb pracy tego odkurzacza do własnych indywidualnych potrzeb i do własnych upodobań w zależności od pomieszczenia, które będzie czyszczone. Kolejna opcja to MOP Extended, narzędzie przez AI, czyli też sobie wybieramy, w jakim trybie to ma funkcjonować, albo inteligencja, albo zrównoważona, albo wysoka częstotliwość. Wszystko jest opisane. Wystarczy przeczytać zużycie akcesoriów, możemy monitorować na bieżąco co należy wymienić, co należy wyczyścić, co się już nam zużyło. No i oczywiście będziemy też dostawali powiadomienia przy zużyciu akcesoriów, ale również takie, że rozpoczął się proces czyszczenia, czy się zakończył proces czyszczenia. Mamy możliwość skonfigurowania dostępu do kamery w czasie rzeczywistym. Możemy ten dostęp oczywiście wyłączyć, jeżeli mamy jakieś obawy odnośnie tego, co ta kamera będzie widziała i komu przesyłała, możecie pewnie też ją jak szczególnie będziecie zaniepokojeni, Leić, że tak powiem, jakąś taśmą, ale myślę, że nie o to chodzi, bo odkurzacz jest potem ma tą kamerę, żeby z niej korzystać. Ustawienia bezpieczeństwa, czyli też te wszystkie kody aktywacyjne możemy zmienić, doprecyzować. Jeszcze taka informacja, że w momencie, kiedy dochodzimy i uruchamiamy kamerę, to jest głośny komunikat, że właśnie ktoś tą kamerę odpalił. No, jesteśmy powiadomieni, że. Albo ktoś z naszej rodziny, albo nie daj, bo ktoś nieautoryzowany, by się do tej kamery dostał i przez nią właśnie na nas patrzy. Tak więc widzicie też, że możecie ustawić, żeby robiło zdjęcia tych rzeczy, które znajduje, albo tych zdjęć nie robiło. Również w tych kwestiach bezpieczeństwa dość szeroka możliwość konfiguracji, ustawienia i dostosowania do własnych potrzeb tego odburzacza brokada rodzicielska tryb nie przeszkadza i to oczywista oczywistość. Tryb unikania zderzeń. Ja w takim trybie jeździłem. No, i dodatkowo możemy włączyć lub wyłączyć tą lampę wypełniającą w momencie, kiedy odkurzacz wjeżdża w jakieś trudne, trudno dostępne, nieoświetlone tereny, możliwość ręcznego sterowania pilotem. I jak widzicie, różne inne dodatkowe funkcje, które są już takimi funkcjami, nad którymi się nie będę szczególnie rozpływał, no bo są to funkcje oczywiste, jak wznowienie czyszczenia, czy ustawienie parametrów i głośności oraz komunikatów, jakie są w urządzeniu. Mamy wersję polską, może to jest istotne, że faktycznie odkurzacz możemy przełączyć na wersję polską i wszystkie te komunikaty, które będzie do nas przez głośnik podawał, będą w języku polskim, tak więc ci, co tylko z polskim mają do czynienia, nie będą mieli jakiejś zagwostki, co akurat się w danym momencie dzieje, czy odkurzacz czyści, czy ktoś używa kamery, to wszystko może być po polsku, oraz te dodatkowe funkcje, gdzie możemy Zmienić nazwę urządzenia, wystawić na jego temat opinię, sprawdzić zasięg systemu bezprzewodowej łączności Wi-Fi. No wszystko, wszystko, wszystko w tej aplikacji znajdziemy. Jest ona bardzo mocno rozszerzona i też Wam tak pobieżnie pokazałem, jakie możliwości macie do dyspozycji. Ja jestem ogólnie pod dużym wrażeniem tego urządzenia. Jest to najbardziej bez wątpienia urządzenie zaawansowane, jakie kiedykolwiek było u mnie na teście i na razie ono jest takim moim numerem jeden. Jeśli chodzi o jakość czyszczenia, bo jest ona na naprawdę wysokim poziomie. Jakość skanowania pomieszczeń, dostępnych funkcji, rozbudowania aplikacji pod każdym względem. Ten odkurzacz robót, to ten cały zestaw razem z stacją dokującą jest opcją naj, naj, naj. Dobra, tyle. Tyle, bo ekscytację słyszycie w moim głosie. Idę się teraz trochę ochłodzić dziwnym prysznicem, bo jestem pod wrażeniem. Was zachęcam do komentowania, do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony test.hpl. No i śledzenia, Kolejnych recenzji króla odkurzaczy.